Słuchajcie, ręce mi się szczęcą. Jest petarda. Jest petarda i to gruba. Patrzcie. Z tej dziury głęboko, z 25 cm. Widzicie to? Czy wy to kur... widzicie? No i kolejny tydzień, kolejna niedziela, kolejny wypad. Dzisiaj jestem w takim mało sympatycznym miejscu. Zarośla, pełno polmosów, butelek, śmieci. No jestem na takiej, ja wiem, polance. Trzeci sygnał z tego dołka. No wygląda mi to na dekielek od zegarka. Dobra, ruszamy na kolejne wykopki, aby coś ciekawego, fajnego wpadło. No i gdzieś tam był ten dekielek. Kolejna dziurka, w sumie niegłęboko, 10 cm. No jest. Pierwsza krągłość dzisiaj. Mało czytelna, po obmyciu powinno być coś widać, ale wygląda mi to na boratynę. Także nieźle, aby tak dalej. Upłynęła minutka, może dwie. Kolejny sygnał i wygląda to na kolejną boratynkę. Czuję, że będę musiał tutaj trochę pochodzić, skoro wylatują boratini. To może coś innego się trafi fajnego. Chociaż tak jak mówiłem, no dość nieprzyjemnie tutaj. Jeszcze to nie było takie zachmurzone. Dobra, do następnego dołeczka. No i zapowiada się dość ciekawa miejscówka. W zasadzie tutaj nigdy nie chodziłem, powiem wam. Chodziłem gdzieś tam za tymi drzewami. Wychodziły jakieś kopiejki, boratynki. I patrzcie, kolejny sygnał z tego dołka. Będzie kolejna krągłość. Chyba będzie kolejna boratyna. Tak mi się wydaje. Na razie miedziucha wpada. No ciekawe co to jest. Trochę tak jakby większe od boratynki to było. No ale na to pewno nieczytelne. Teraz jestem właśnie w takich krzaczorach. No warto tu pochodzić. Zapowiada się ciekawa miejscóweczka. Jak na razie kręcę się tutaj wokół. Jakaś blaszka tam wpadła, ale oczywiście wam takich rzeczy nie pokazuję. Szkoda mojego i waszego czasu. Jest kolejna krągłość. A tym razem nie monetka, taki guzior. No niestety gładki. Ale cieszy. A teraz z tej dziurki wyszło mi takie sosik. No widać, że to stare, jakieś mosiężne, jakaś ozdóbka. Słuchajcie, ręce mi się jeszcze trzęsą. Jest petarda i to gruba, patrzcie. Z tej dziury głęboko, z 25 cm. Widzicie to? Czy wy to kur... widzicie? Klamra carska. Dobra, słuchajcie. Jeszcze nie odczuć. Mam nadzieję, że będę widać. Jeszcze w ziemi. Co prawda już nie ma zaczepów, szkoda, ale jest grubo. Ewidentnie tutaj kiedyś było pole, dlatego że ta klamra była na głębokości, ja wiem, no ponad 20 cm, 25 cm. Czyli po prostu była przeorana. Patrzcie, carski orzeł, jest bombowo, jest petardinio, dla takich chwil się żyje, dla takich chwil wychodzi się w pole, dla takich chwil wychodzi się w teren, piękna. To już chyba moja trzecia w mojej karierze. Dobra, ucieszyliśmy się tą chwilą. No i parę metrów od tamtej klamry. Podejrzewam, że to z tej samej epoki.
taki duży gaciak. Mówi, suwa, i suwa zapowiada się niezła. A będzie kolejny moniaczek. Ale tu bardziej współczesny. Chociaż nie. No, podejrzewam, że to pół kopiejki będzie. Tak mi się wydaje. Pół kopiejki albo dzieniężka. Dobra, do obczyszczenia w domu. Tak, pół kopiejki prawdopodobnie. I cyk, tam gdzieś było pół kopiejki. A tu mam kolejną boratynę. No ale stan agonalny. Chociaż powiem wam, że po tych ostatnich wypadach zamkowych i niezamkowych cieszą mnie te boratynki. Po prostu się za nimi stęskniłem. No dokładnie tutaj była ta klamra. Ile? 1,5 metra obok, 2 metry. Takie coś mi wyszło. Widać, że to z tej epoki, czyli XIX wiek. Podejrzewam, że to nie wiem, jakieś od samowaru część może być. Prawdopodobnie widać jeszcze złocenia. No, niby popierdółka, ale cieszę. Tu była klamra, tam była ta popierdółka i coś, co leżało na wierzchu, patrzcie. Także z epoki. Takie oto serducho. No takie wykopki to ja lubię. No tak wygląda właśnie niedzielne poszukiwanie skarbów. W takich haszczach. Kolejny fancik. Tym razem jakaś plomba, podejrzewam, że carska. A już mi serducho zabiło głośniej. Mówię, będzie coś grubego. No niestety, jakiś dekielek od czegoś. Czy od zegarka? Raczej nie. No ale takie rzeczy też wychodzą. Co tu się działo 150 lat temu, czy 200 lat temu, no nie wiem. No i patrzcie, jest Arci Bum Bum! Dołączył, tak jest, dołączył do mnie. Jedziemy na dwa kije. To co, będziemy się tu kręcić. Coś ciekawego może jeszcze wyjdzie. A nie, to przeniesiemy się może tam. Albo tam, no jest tu teren dość rozległy, a i fanciorów trochę wychodzi. No i kolejny ciekawy fancik. Być może sreberko. Takie oto serducho numer 2 dzisiaj. Z tej dziureczki. No jest dobrze, jest dobrze. No i cyk, niegłęboko, parę centymetrów. Wyskoczyła kolejna monetka. Kolejna krągłość. No ale tak jak widzicie, stany nieciekawe tutaj wychodzą. Chociaż z rantem albo jakaś kopiejka albo pół kopiejki albo jakieś tam międzywojnie. No niestety na tą chwilę raczej nieczytelne. Arci gdzieś tam sobie szuka. Wbijajcie na kanał do Arciego, kanał Arci Boom. Fajne filmiki, fajny gość. A ja mam kolejną znajdkę. Także z epoki. Stawiam na XIX wiek z klintem. Coś od czegoś. Ale co? Oto jest pytanie. A teraz takie maciupieństwo wyszło. Ale w zasadzie nieczytelny. Odstawiam na jakiś grosik międzywojnie. Na jakiś rancik. Także pewnie grosik. No tym razem coś większego wyszło. Na pewno nie boratyna. XIX wiek odstawiam. Jakiś grosz. Ale tak widzicie, stany nieczytelne. Chociaż tutaj coś chyba widać. Dobra, zobaczymy w domu. Kolejna dziurka, no i fajny strzał, powiem wam.
jest guzior. Ale coś na nim widać. Niestety już nie ten wzrok. Tak wygląda poszukiwanie skarbów. Dobrze, a cię mu pokażę, może on coś tutaj zobaczy. Ale fajny strzał. Też 19 wiek wygląda. Jak widzicie, śmietnik niesamowity. Tam był ten guzior. A tutaj sygnał na wierzchu. I jest monetka na wierzchu. Prawdopodobnie bora tynka. Kolejna dzisiaj, czwarta, piąta. Kolejny stary guzik. No, w zasadzie jego zwłoki. Coś tutaj widać. Ale nie na tą chwilę. Lecimy dalej. No i cyk. Rzeczy, których raczej chyba nie chcemy znajdować, prawda? Z tej dziurki szykuje się kolejny fajny strzał. Fajny guzik będzie. Dobra, obczyszczę i wam pokażę, ok? No niestety po wstępnym obczyszczeniu niewiele widać. Stan taki sobie. Jest łóżko. Trudno powiedzieć. Coś tu na nim jest, ale na tą chwilę nieczytelne. Archi wyciągnął. 1 grosz. 1800. 1800. No ale jeżeli księstwo warszawskie do 1815 wychodziły. Tak. Księstwo, bo to jest ten herb pruski. Polsko-warszawsko-pruski. Nie wiem, jakoś to. No, fajne, nie? Przydałoby się sreberko, nie? Myślałem, że to sreberko. No nie, nie, grosze to nie były srebra. No nie. 5-groszówki nawet były miedziane księstwa warszawskiego. No i trafiło się aluminium. 20 groszy PRL. Kolejna znajdka. Kolejny skarb. To taki guzior. Wygląda trochę jak arsenowy, ale to chyba nie będzie arseniak. Taka krągłość mi wyskoczyła. Na pewno nie monetka. Podejrzewam, że to był guzik. Tu jest miejsce po urwaniu po uchu. No, nawet cieszy. Coś tu, jakieś napisy są od dołu, ale oczywiście na tą chwilę nic nie widać. No i to chyba może być gruby temat. Obstawiam, nie wiem czy się domyślacie, ale to może być ostroga. Ta gwiazda, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale na to mi wygląda. No i taka łyżka, właściwie to co z niej zostało. Dobra, powolutku będę zawijał się w kierunku domu. Jeżeli nic nie znajdę, to spotykamy się na podsumowaniu. A teraz jestem na takim zapomnianym polu. Chodziłem tu chyba 2 lata temu. Idę nawet z Arcim. Jakieś kopiejki wtedy wychodziły. Ale patrzcie, idę. Jest sygnał. Leży moniak na wierzchu. Widzicie? Jest srebro. Jest srebro. Jest srebro. Jest srebro. I to stare. Ja pierdzielę. Dobra. Obmyję i wam pokażę. I na wierzchu. Leżało na wierzchu. No dokładnie tam na wierzchu leżało to srebro. No i ta dysynie. Wiadomo, trzeba sprawdzić naokoło. No proszę bardzo, nie srebro, a coś fajnego, no niestety, raczej nieczytelne, ale obstawiam,
Nie no, to będzie grubas. Grosz grubasa, tak, widać jego facetę, resztki. No fajny strzał. Być może z tego okresu, co te srebro. A i po paru minutach kolejny sygnałek, chociaż pełno tutaj śmieci jest. Jest kolejna monetka. Cóż to będzie, dzienieszka? Albo pół kopiejki. No jest fajnie, jest dobrze. Jest klamra, jest srebro. takich wykopków, takich poszukiwań dawno nie było. Żebyście nie myśleli, że chodzę po zasianym, to jest po prostu zaorane. No i świeża trawka sobie rośnie. A jest buzior carski. Słabo widoczny, ale na pewno carski. Później wam obmyję w domu. To oczywiście wam nagram i pokażę. Super pole, super miejscówka. No teraz taka ciekawa znajdka wyskoczyła. Nie wiem, cóż to mogło być, jakaś zawieszka. Nie wiem, coś tu, jakiś wzór jest. Nie mam pojęcia. A jeszcze nie koniec. Powiem wam, że już nie mam siły, Arci też. No i wyszedł taki naparstek, zmęczony życiem. Jeszcze jedna monetka, jeszcze jedna boratynka. No to dzisiaj poleciałem na ilość. No na jakoś też. I cyk. Jeszcze jedna. Chyba pół kopiejki. Tak mi się wydaje. Tak jest. Albo dzienieszka. A tam była ta dzienieszka. Ile metr? Półtora dalej. Boratynka. Co dwa kroki monetka. Takie pole to ja lubię. Jeszcze jedna boratynka. To już chyba ostatnia dzisiaj. Już nie wiem, która. Ale tak sobie krążę koło tego sreberka, koło tego miejsca, gdzie znalazłem sreberko, gdzieś tutaj. Tu była boratynka, a patrzcie, tutaj grzebień, a obok leży moniak. Ale cóż to jest? O, chyba współczesne. Coś ich będzie, tak mi się wydaje. Aluminium. Jeszcze jeden, jeszcze raz. 5 groszy w międzywojnie. No i mam drugie srebro. W drodze do domu. 24 talara. Drugie srebro. No nie no, kur. Tutaj. 24. No masakra. W drodze do domu, patrz, taki kawałek mi został, żeby wyłączyć wykrywacz. No nie no. Dzisiaj to rozjebałeś wszystko. Dwa srebra, klamra i garść klamotów, kurde. 1780. 8. A cholera wie. To jest jeszcze sztuka. Dobra, idź do domu, człowieku. No i powiem wam, kochani, że 4 godziny kopania, chodzenia po śmietniku, po haszczach. Nie mam siły, ale warto było. W sumie 20 monet. 20 monet w 4 godziny. No, niezły wynik. Dobra, zaczynamy od jakichś tam popierdółek. To jak myślę, mogła być ostroga. Właściwie to kółko od ostrogi. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. No, jakieś tam popierdółki. Oczywiście wyszła cała kieszeń złomu, którego wam nie pokazywałem, bo wiadomo, szkoda mojego waszego czasu. Boratynki. To chyba był grubas, jakiś grosz. Międzywojnie grosz, 2-5 groszy, ale widzicie, jakie stany zajechane totalnie. 2 PRL-e, 3 razy po pół kopiejki. 2 serducha. Ktoś chce serducho? Ode mnie? No chętnie dam.
Dobra, naparski, ale tak jak widać, zmęczone życiem. Guziory, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, większości carskie, tak jak widać. Jeden jest szlachecki, no bardzo fajny, tylko stan, no tak jak widać, nie za bardzo. No, ale i tak się cieszę. Dobra, no i przechodzimy do meritum podsumowania. Słuchajcie, no jak się okazuje, nie dwa srebra, a trzy. Jedno srebro, to co widać, to jest 5 groszy, 1818 chyba, z tego co tam dobrze odczytałem. Ale w patynie, nie wiem czy to patyna ogniowa. Stan taki jak widać. No i co mamy? Trojaczka pruskiego, czy trzy krajsarki. Już po oczyszczeniu, tak jak widać. Wstępnym oczywiście. Fajny moniak. Bardzo się cieszę, że takie coś padło. No i mamy co tam jeszcze? 24 talara. Też puste. Także monety z różnych epok. Fajny wypad. No ciekaw jestem, co tam Archibum jeszcze nakopał. No bo ja już zawinąłem się do domu. On jeszcze chwilę został. Wpadnijcie do niego na kanał. Oczywiście wam się pochwali, co tam mu wyszło. A widziałem, że no coś tam fajnego też znalazł. Dobra, kochani, łapka do góry. Subskrybujcie, nie chorujcie. Bądźcie zdrowi. I do następnego wypadu. Trzymajcie się. Ale słuchajcie, bym zapomniał. Gwóźdź programu. Klamra carska. Piękna. Co prawda bez zaczepów, ale nieważne. To był szał piękny. Nie spodziewałem się. Jest dobrze.